Wyznacz największy wspólny dzielnik podanych liczb. I mamy NWD z liczby 42 i 24. Rozkładamy liczbę 42 na iloczyn czynników pierwszych. Będą nam przydatne liczby pierwsze. Tutaj wypisałem początkowych kilka liczb pierwszych, no i przechodzimy do rozkładu 42, piszemy taką pionową kreseczkę. Zastanawiamy się, czy 42 dzieli się przez 2. Tak, wynik to 21. 21 już nie dzieli się przez 2, tylko przez 3. 21 podzielić na 3 to 7. 7 na 7 to 1. Zauważ, że tutaj już dalej siódemka nie dzieliła się ani przez 2, ani przez 3, ani przez 5, dopiero przez samą siebie. Gdybyśmy pomnożyli 2 razy 3 razy 7, otrzymamy właśnie liczbę 42. Przechodzimy teraz do rozkładu liczby 24 na czynniki pierwsze. 24 dzielimy na 2. To jest 12. 12 również dzieli się na 2. To jest 6. 6 ponownie dzieli się na 2. Wynik to jest 3. I 3 już nie dzieli się na 2, ale dzieli się przez samą siebie przez 3. I kończymy działanie jedynką. I teraz zastanawiamy się, jakie liczby znajdują się po prawej stronie kreski w jednym i w drugim rozkładzie. Widzimy, że tutaj dwójka jest z prawej i z lewej strony, więc ją spisujemy na górę. Widzimy, że trójka też jest tutaj z prawej strony kreski i tu też z prawej strony kreski, więc spisujemy trójkę. Tutaj jest siódemka, tu nie ma siódemki, z kolei tu są dwójki, ale tu już więcej nie ma dwójek, więc to jest koniec. Wymnażamy te liczby. 2 razy 3 to 6, czyli największy wspólny dzielnik tych dwóch liczb to 6.